Siemaneczko na moim kanale. Dzisiaj coś rozbierzemy. No jak to zawsze u mnie. Podłączę sobie wagę, bo nie działa akumulator. A co rozbierzemy? Znajdkę z wystawek. O, się zaczepiło. Mamy tutaj taki grzejniczek. Chyba grzejniczek. 3 kg 465 gram. Po złotówce 3 zł 47 groszy. Zobaczymy, co jest w środku. To na razie na bok. Uwaga, odkładamy. No i co? Przystąpimy do rozbiórki. Rozbierzemy ten grzejnik naszego pacjenta. Kabelek dobry. Te kabelki idą do kabelków. Ja później sobie usiądę w domu przy kawce. Będziemy rozbierać, skurować. Jestem już tutaj. Weźmiemy krętareczkę i pojemniczek na włom. Już mam dwie śrubki, zaraz będą kolejne dwie. Tu jak któregoś mojego poprzedniego filmu pamiętacie, mam krętareczkę. Oczywiście Parkside, edycja limitowana w kolorach tutaj. Także myślę, że jest bardzo fajna. To się nie otwiera. Coś odpadło, ale tu jest maka. Aha, tu się wyrwało. Czyli się nie otwiera, trzeba rozkręcać. Uhu, trójkątne chińskie śrubki, ale zaraz poszukam. Także pauza i zobaczymy. No i znalazłem ten śrubokręcik. Sobie dziwny trójkątny chiński. Nie wiem, ludzie wyrzucają takie rzeczy na wystawkach. Ostatnio ktoś skomentował pod jednym z moich filmów. Ktoś wyrzuca, bo się nie zna, a my zyskujemy. W tym jest jakaś prawda. Zobaczymy, co w tym siedzi, czy to w ogóle warto rozbierać. Pierwszy raz to taki demontuję. Dobra, ten śrubokręt na razie tu, bo jeszcze może się przydać. No i teraz co? Tu już są normalne śruby. I z drugiej strony odkręcimy.
zaplama. Nie topiony. Dobra, poszła. No i co dalej z tym? Tu widzę śrubka. Jeszcze wam nie pokażę. Żeby... daj mi rękawiczkę. Jeszcze chciał mi... Nie dość, że końcówkę ma, to jeszcze... Chciał zabrać mi rękawiczkę. Taki pazerny grzejnik. Na bok. I dobra. Co to jest w ogóle? A ni to grzałka, to chyba grzałka jakaś, ale... Wiecie co? To pójdzie w całości na złom. Popatrzę jeszcze. Nie, nie będzie, bo to są kabelki, których ja nie rozbiorę. To są w tej parciany, czy jak to się to mówi o budowie. Ale tu widzę coś. Wartego uwagi. I co? To w całości idzie? Nie chcę wyjść, to nie. Później pewnie i tak wypadnie. Mocno się trzymało. Palcem rozpięciłem. I co mamy? Już widzę znajome kolory. Zawleczka jeszcze. I teraz sprawdzimy tą kuleczkę. To są różne, ale jest stalowa. Odrzucam to na razie tu. Później się odłoży. Mamy to, co wszyscy chyba lubią najbardziej. Ja to robię sobie tak, że wybijam. Tylko to miało wyjść osobno. I kręcimy.
to powinno wyjść. No właśnie. Wszystko musi wyjść. Jak nie chce sama, to my pomożemy. Tak, powolutku. I pyk. Mamy złomik. Wezmę drugą. Tu jest. Położysz drugą kuwetkę na nasze dobrodziejstwa. To się otwiera jeszcze. Pytanie, czy tym przetnę, czy muszę iść do samochodu. Dobra. Chwila pauzy. Jestem, wróciłem po moje szczypce. One jeżdżą ze mną w samochodzie. Jak są? Przykładowo. No i mamy mieć. Super. Jak jest jakaś lodówka, telewizor, no odcinam kabelek i jadę dalej, a resztę zostawiam. No chyba, że to jest taki stary telewizor. Jest szansa, żeby to wziąć. Bo zawsze coś tam może być ciekawego. Może działać. Mamy kolejną miedziuszkę, to także cieszy bardzo. Jeszcze tu jest kawałeczek. Dobra. Odkładamy. A widzicie, grzałeczka się przypaliła, dlatego wyrzucił, ktoś nie przypilnował. Tu spadną. Jeszcze tylko wyrwiemy je od razu. Myślę, że nic nie pokażę, od razu wrzucę osiąc biały. Kiedyś tam się zważy całą kuwetę z miesiącem, pomału się zapełnia. No i co? Uwaga na stół. Przechodzimy do... O, włączyła się. To jednak działa. Ale wolę podłączyć. Dla pewności. No i tak. Włożymy sobie całość. Tutaj. Na wagę. Tutaj mamy 2,605 kg plus jeszcze to, może inaczej, w środek wrzucimy. Proszę bardzo, mamy 3,30 kg po 90 groszy, jednak nie po złotówce. 2,73 kg dodajemy. I teraz tak. Tu jest. Hop. I tu jeszcze to. Jak mówię, nie będę tego rozbierać, bo to są kabelki mało. Takie, których ja nie lubię rozbierać. Aluminium. 20 gram po 6,70 13 groszy dodajemy, sobie położymy tara, wszystko wyleciało. 35 gram, przepraszam bardzo, po 28,60 mamy złotóweczkę, dodajemy
3,86 zł. Sami ocencie, czy warto coś takiego rozbierać, czy nie. Przez chwilę. Ale przynajmniej mamy niedziuszkę do naszego kotła olimpijskiego. O, człowiek się pozabija we własnym garażu. Pozdrawiam i do zobaczenia.